Hej, witajcie! Ja jestem Arkowy, a w dzisiejszym sobie odcinku zagramy w Minecrafta. Tworzymy nowy serwer. Teraz mi się właśnie tworzy, kiedy nagrywam ten wstęp. I... no. Więc jeżeli zostawicie tutaj 10 łapek w górę, to kolejny odcinek z Minecrafta. I tak będziemy sobie powielać różne rzeczy. Rozumiecie, tak? No. Więc zostawcie łapkę, suba, oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia. No i ja wam już nie przeszkadzam, zapraszam was do filmu. Hej, witajcie, jak już możecie widzieć, właśnie jesteśmy w Minecrafcie i to powiem wam, że na razie się ten teren bardzo fajny zrespił, więc właśnie teraz idziemy sobie teraz ściąć drewno, jak to każdy to robi i będzie naprawdę bardzo fajnie. Ścinamy drewienko i mam nadzieję, że to będzie fajna seria na kanale. Mam nadzieję, że taka będzie. Wam się będzie podobała, mi się będzie podobała. Będzie taki survival, może kiedyś jakieś inne będziemy robić też rzeczy na tym właśnie kanale, na tym serwerze lub na innych serwerach. Na razie sobie zrobię to tak. Dobra, też. Trochę mam lagi, bo dopiero co stworzyłem ten serwer, a każdy chyba ma nawet, że czasem ma lagi. Jak właśnie tworzy dopiero co serwer, więc sobie zrobimy kill-off i idziemy poszukać jakichś skinów. To jest akurat wersja 1.17. Czekajcie, bo mam lagi straszne. A powinienem przeczekać te lagi, dopiero zacząć nagrywać, ale już jak nagrywam, to nagrywam. Dobra, będą lagi straszne, więc dzisiejszy odcinek może być taki lagowy. Piesek. Jest piesek pierwszy. A co z tego, że jest piesek, kiedy nie możemy go ujaźnić. Ale no, to jest wersja 1.17. Dlatego, że no po prostu... Czekajcie. Że po prostu... No 1.18 jak już tak słabo chodzi, jeżeli chodzi o nagrywanie live'ów i coś takiego. A chciałbym też live'y robić z Minecrafta na kanale. Dlatego wybrałem tą właśnie wersję i mam nadzieję, że fajnie się przyjmie. No i po prostu jak będę miał lepszego laptopa czy tam komputer, to będę mógł dla was nagrywać z nowszych wersji, ale na razie po prostu będziemy się tutaj. Jakieś może odcinki takie dodatkowe mogą się pojawić na kanale z innych wersji, czyli jakieś przeglądy, jak to tam wygląda, wszystko, bo to będzie ciekawy. I wy pewnie też będziecie ciekawi, więc coś takiego może się pojawić. Więc no, po prostu seria będziemy prowadzić na 1.17, a ogólnie mogą się pojawiać też filmy z innych wersji. No, więc teraz sobie kopiemy i będzie trzeba sobie znaleźć, to jest jakieś miejsce na domek. Tam widziałem, że jest fajny biom z takimi fajnymi drzewami. Ja tam lubię te drewno używać strasznie, więc prawdopodobnie gdzieś koło tego się osiedlimy. Bo lubię właśnie ten biom, który jesteśmy teraz, taki o. Ale lubię te ciemniejsze drewno, bo jest takie fajne. I przepraszam, że tu głosy równo oddaję, ale trochę przeziębiony jestem i no, tak jest. Dawaj, dalej. O! Właśnie te drzewa, o te. Te mi się podobają, ale lubię właśnie ten biom, ten taki, no, normalny. Ten, wiecie. Ten, którego prawie każdy youtuber narzeka, bo jest po prostu słaby, ale ja go lubię. Nie, nie, co ja robię? Z kobla, dawać kobla. Pyk, siup, bierzemy piecyk, bierzemy kilofik, żeby szybciej kopać, bierzemy też sikierę, żeby szybciej zabijać, no i łopatę sobie zrobimy od razu teraz. Pyk. I mamy już taki zestawik zapewniony. I teraz tylko skopiemy jeszcze ten węgiel, może trochę jeszcze kobla, na wszelki wypadek. I idziemy dalej, poszukać jakieś miejsce. No na w tym odcinku... O, laga mam. Po prostu w tym odcinku chcę sobie znaleźć jakieś miejsce na domek, gdzie się osiedlimy. A w następnym odcinku może sobie zrobimy taką bardziej takie wyjście do kopalni. To tak będzie dobry odcinek, a w sumie piszcie w komentarzach, co możemy zrobić. No i oczywiście zostawcie subika z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę.
Tak, to też jest bardzo ważne. Bo to mnie motywuje do dalszego nagrywania dla Was. Filmów. Dobra, także tutaj widzę taki nawet spoko teren. Tylko musiałbym tutaj wygładzić trochę te dziury, tak pomacać. Macać, jak to źle zabrzmiało. Czy tam widzę jakąś wioskę może? Nie, mi się wydaje. Nie, wydawało mi się. Ale tutaj też widzę taką wysepkę. I jeżeli ona jest taka wysepka, wiecie, to prawdopodobnie możemy coś tam osiedlić. Już jeden achievement, tak to się mówi, nie wiem. Ja nie jestem dobrym Anglikiem. Ani nie jestem Polish, więc mnie tutaj proszę nie hejtować w komentarzach. Polish znam, ale English nie znam. No. Idziemy dalej. I sobie patrzymy. Ile tu jest piesków? A, tam jeszcze jest żółw. I inne dużo innych rzeczy. Ale musimy znaleźć takie fajne miejsce na domek. Na osiedlenie siebie. No i ta wysepka chyba nie chyba. Chyba, że. Nie wiem, połazimy jeszcze. I poszukamy czegoś. Może coś fajnego znajdziemy. Coś fajnego i przyjemnego i obok tej cudownej tutaj lasu tego cudownego. Tu już jest ocean wiocha. Tu ocean, tam coś jeszcze idzie, ale nie wiem co tam będzie. Tu niby las. Dobra, wiecie co, widzowie? Ja sobie zrobię cięcie i zaraz się widzimy w Minecrafcie, jak znajdę coś ciekawego. Widzowie, przed chwilą sobie wstawiłem łóżko, poszłem spać, bo ja zaraz normalnie nie wytrzymam. Biegłem tutaj, nie wiem, może z 20 minut szedłem i płynąłem tu rzeką, przypłynąłem i dalej tutaj nic nie ma, żadnej wioski ani nic. I tylko wszędzie mi creepery, weszłem tutaj na drzewo jakoś. I teraz trzeba jakoś stąd zejść. Tak, żeby mnie po prostu żadne creepery ani nic mnie nie zabiło. Więc idziemy dalej, tak szybko, szybko, szybko. Nic mnie nie goni, nic mnie nie goni. Mam nadzieję, że nie. 16 jedzenia mi się udało zebrać. I powiem wam, że jest słabo. Mam nadzieję, że znajdziemy coś. Dawaj owce. Widzowie, czy ja dobrze widzę? Czy tam jest. Mamy wreszcie jakąś wioskę. Widzowie. I zimowy biom. To akurat słabo, ale mamy wioskę chyba. Chyba tak. Jest wioska! Widzowie! Mamy się gdzie zatrzymać. Juhu. Mamy wioseczkę i mamy się gdzie zatrzymać. Dobra. To musimy iść. O, mam nadzieję, że jakieś będą fajne. A tu jest bagna są. To jest wioska na bagnach, ale tu takie fajne oczko jest. Ale no, cóż, na początek ta wioska może być. Nie mówię, że zostanę tutaj na zawsze, ale to czas pokaże, czy zostaniemy tutaj w tej wiosce. Jeszcze piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym został w tej wiosce, czy szedł dalej. Więc no, tutaj jest domek i szukamy jakiegoś miejsca na zadomowienie się. Więc tutaj jest coś fajnego i siema Zbyszek, ja ci się wbijam na chatę, jakby co? Albo nie, to jest mała chatka, to może nie, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak nam czas pokaże. Widzowie, więc idziemy dalej. Jest, mamy hełmik, mamy złoto i jabłka. Dobrze jest na razie. Dobra, idziemy. Ty co, Zbyszek, patrzysz? No, co chcesz? A, jabłka chcesz, tak? Nie ma. Nie dla psa kiełbasa. Mamy zboże, jest bardzo dobrze. I musimy jakiś domek znaleźć na zadomówienie się. O. Może bagna nie są za fajne, ale może być na razie. O, to będzie nasz domek. Tak, mamy dywanik piękny, tak. Łóżeczko jest. O, tu nam nikt nie wejdzie. Z wełny sobie to zrobimy, z drewna. Pyk, pyk, pyk. Nam nikt tutaj nie wejdzie. I mamy swoje pomieszczenie.
Więc tutaj sobie położymy to, to położymy, to położymy, nawet łódkę tu położymy, o, będzie sobie łódka leżała, skrzynka, skrzynka, trzeba zrobić skrzynkę, robimy skrzynkę, pyk, i tutaj sobie odkładamy, tylko gdzie ją położyć, a tutaj sobie odkładamy wszystkie rzeczy, to sobie założę, to sobie odłożę, tutaj, tu, to sobie tu, nie tu, tutaj. I idziemy jeszcze zobaczyć, co tam jest w tej wiosce. Tak, idziemy zobaczyć. A ty co, będę z tobą mieszkał, wiesz o tym? Mamy sufit taki ciasny mamy, wiesz o tym? Nie wiesz? No jeszcze mi zamknął Ham drzwi przed nosem. Hamisko jesteś. Ham normalnie niedożyty. Co tutaj jeszcze jest? Tutaj, z tymi drzwiami to wszystko dobrze. To ja może sobie pójdę dalej. Idziemy tutaj. Mam nadzieję, że widzowie tutaj nie ma żadnej tej wiedźmy obok naszej wioski, bo będzie przypał. Zabieramy to i to. I idziemy się zobaczyć tutaj w rejony nasze. Czy tutaj coś jest? Śmakrówki. Już się powoli robię głodny, ale z tego co widzę, to chyba nie. I widzę, że tam dalej idzie biom ten normalny, więc prawdopodobnie tutaj się osiedlimy, coś tam pokopiemy i prawdopodobnie się zabierzemy, żeby tam pójść, bo średnio to widzę, żebyśmy na bagnach żyli. Więc na kilka odcinków będziemy tutaj mieszkać, a potem się przeniesiemy. Chyba nie ma wiedźmy dookoła nas. No i bardzo dobrze. Ma ani tutaj nikogo nie być. Nie ma? Chyba nie ma. Co tu jeszcze może być? Tutaj byłem? Czy nie byłem? Nie, tam byłem, a tutaj chyba jeszcze nie byłem, co nie? To idziemy zobaczyć. Tutaj jest. Co tutaj jest takiego ciekawego? Aha. Same gujemka. Ale może być. I idziemy tutaj do tych zbagowanych drzwi. A, dalej zbagowane. I wchodzimy tutaj. I tu nie ma nic na zamku. O, i zamykamy. No. Tutaj byłem? Czy nie byłem? Już nie wiem. Ha, nie byłem i tutaj jeszcze więcej tych jabłek. Dobra, mamy jedzonko, na pewno już. I co tu jeszcze można? Jest Zbyszek. Czekajcie, ja na kogo mówiłem Zbyszek? Już nie wiem. To jest Zbyszek, czy to jest Zbyszek? Nie wiem, widzowie musicie napisać w komentarzach, który to jest Zbyszek, a który Władzio. O, Zbyszek i Władzio. Niech będzie. I idziemy do naszego domku pięknego, który jest okropny. Sobie poskakujemy, pyk, mamy parkura zaliczonego już, siup, wchodzi, jaki mam tu ten las, ty, magik, o kuźwa, myślę, że nie umiał wchodzić drabiną, a jak mam tu las, sufitem na pewno nie, ty się dobrze czujesz? Patrz się na mnie, jak cię mówię. Ej! Stefan! Patrz się na mnie, jak cię mówię. A nie w ścianę. No, on się patrzy, jak cię mówię. Jak się odwrócisz, to masz łeb. Czaisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Łeb chcesz? Tak? No, ciekawe. To masz. Jeszcze raz? Coś jeszcze? Nie chcesz łeb? Już, spokój? Tak? Dobra, mam to cicho. No i... Tak widzowie, tu mamy mięsko, więc na tym odcinku już to tyle, więc zostawcie łapkę, subika i widzimy się w kolejnym.